taki trochę kobiecy projekt. Myśli pani, że dlatego ten serial wyjdzie trochę inaczej, niż gdyby tworzyli go mężczyźni? No, trudno powiedzieć, że jest kobiecy projekt, bo to napisał Joshua Lang, który jest mężczyzną bądź co bądź. I temat też nie jest taki, co zwykle się uważa stereotypowo za kino kobiece, znaczy familijne albo jakieś romantyczne. Nie, przeciwnie, jest to dość mroczny thriller szpiegowsko-polityczny z jakimś takim dystopijnym elementem. Ale fakt, że to robiły kobiety, może się jakoś odcisnął, trudno mi powiedzieć. Trudno mi powiedzieć, na pewno jest to robione nie myśląc o płci, nie genderowo. To jeszcze na koniec zapytam tylko, co było najtrudniejsze? Czy może czas gonił? Zawsze jest trudno zacząć coś, stworzyć jakąś nową rzeczywistość, zmieścić się oczywiście w kalendarzu, który był morderczy. No i cóż, zdjęcia skończyliśmy 9 czerwca bodajże. No a dzisiaj już jest premiera i to było 8 odcinków, które jeszcze trzeba było przetłumaczyć na wiele języków, zdubbingować i tak dalej.